Cześć, najnowszy odcinek Pit Stopu. Porozmawiamy sobie o Williamsie. Wypłynęła nam właśnie wiadomość o tym, że Dmitry Mazepin jest zainteresowany przejęciem zespołu. Rosjanin, znany w padoku Formuły 1, już przed rokiem próbował przejąć upadający zespół Force India. Wtedy Brytyjczycy, firma zarządzająca procesem przejęcia Force India, wybrała ofertę Lawrence'a Strolla. Mazepin się z tym nie pogodził, skierował nawet sprawę do sądu, ona się gdzieś tam toczy, ale zdaje sobie sprawę z tego rosyjski miliarder, że wiele tam nie ugra. Zresztą samo zainteresowanie Williamsem pokazuje dobitnie, że dla niego to jest zamknięty temat. Zarzuty Brytyjczyków w zeszłym roku względem miliardera z Rosji były jasne, ta oferta była mało wiarygodna w porównaniu chociażby do tego, co proponował Stroll. Gdzieś tam wygrała wiarygodność zachodniego kapitału. Mazepin, jego majątek szacuje się na około 7 miliardów dolarów według jakichś ostatnich statystyk. Właściciel firmy Uralkali, która zajmuje się produkcją nawozów. Postać bardzo ciekawa, kontrowersyjna, jeśli gdzieś tam wgłębicie się w jego życiorys. Oczywiście, jak to w Rosji bywa, wzbogacał się za zgodą Kremla i Władimira Putina. W jego życiorysie jest kilka przejęć firm, które budzą kontrowersje, które oczywiście, gdyby nie Putin, to nie miałyby miejsca. Niektórzy określają go mianem kolosa na glinianych nogach, bo jego firma otrzymywała oczywiście również za zgodą Kremla szereg korzystnych kredytów na kolejne inwestycje. Jeśli któregoś dnia prezydent Putin postanowi pozmieniać coś na swoim wewnętrznym rynku, to może się szybko okazać, że Mazepin z miliardera zamieni się w przeciętnego mieszkańca Rosji, ale to temat na inną historię. Mazepin, tak jak powiedziałem, postać znana w padoku, znana chociażby z tego, że inwestował w Force India, bo firma Uralkali przez pewien czas była widoczna na samochodach ekipy Silverstone. Nikita był w zamian jednym z kierowców rozwojowych Force India, otrzymywał szansę w testach, w sesjach treningowych. Teraz w związku z tym, że sytuacja ułożyła się tak, jak się ułożyła, że Racing Point, czyli dawne Force India, nie potrzebuje już pieniędzy Mazepina, został na lodzie, więc, a co mu szkodziło, sfinansował prywatny program testowy swojemu synowi. Nikita ma dostęp do Mercedesa z 2017 roku, może sobie nim jeździć po różnych torach. Mercedes nawet był tak dobry, że w zamian za zakup tego samochodu sprezentował mu nauki i lekcje od Estebana Ocona. Myślę, że jakby Mazepin zapłacił ciut więcej, to może nawet udałoby się wynegocjować pojazdy od samego Hamiltona albo Bottasa, tak mówiąc pół żartem, pół serio. Mazepin próbuje już kupić drugi zespół Formuły 1, a jego syn nawet nie ma super licencji. To jest fenomen jak dla mnie. Nikita oczywiście ma dopiero 20 lat, więc można powiedzieć, że cała kariera przed nim, że nie jest to jeszcze na wiek na tyle zaawansowany, że skreślałby go ze startów F1, aczkolwiek na tę chwilę ma 21 na 40 punktów, także sporo jeszcze tego mu brakuje, żeby mieć zgodę na jazdę w F1. Trzyma szansę, musiałby być w czołowej piątce Formuły 2 w tym roku, żeby zdobyć super licencję na F1. Temat trudny, może się okazać, że nawet starty w dość dobrej ekipie ArtGP nie wystarczą, aby zrealizować ten cel. Wtedy oczywiście stanie się jasne, że Mazepin niekoniecznie musi chcieć kupić Williamsa, bo po co kupować zespół, skoro i tak syn nie będzie mógł jeździć w F1. Inna kwestia, czy Williams w ogóle się zgodzi na sprzedaż firmy. Wiemy, że Claire Williams zarzekała się przed rokiem, że do tego nigdy nie dojdzie, że firma rodzinna jest dla niej zbyt cenna, ale też wiemy, jak zmieniła się sytuacja. Mamy za nami kolejne 12 miesięcy. Williams szoruje pod nie Formułę 1 tak, jak szorował, być może nawet bardziej niż przed rokiem.
I gdzieś tam być może Brytyjczycy zaczną sobie kombinować, że może warto zdobyć takiego partnera, tym bardziej, że oznaczałoby to koniec problemów z budżetem, sprzedanie tak naprawdę jednego z foteli tylko w zespole, drugi na przykład mógłby dalej zajmować George Russell, czyli byłaby to fatalna wiadomość dla Roberta Kubicy. Zawsze można to ubrać jakieś piękne słowa, że takie są realia i trzeba było tak postąpić, że to sposób na wyjście Williamsa z kryzysu, więc myślę, że jest za wcześnie, żeby oceniać, czy Williams przyjmie propozycję Mazepina. Tak jak powiedziałem, może się w ogóle okazać, że ona pod koniec sezonu będzie nieaktualna, jeśli Nikita nie zdobędzie super licencji. Dla Brytyjczyków oznacza to też okres chaosu, bo nie spodziewam się, aby te decyzje zostały podjęte szybko, abyśmy wiedzieli, na czym stoimy. Będzie znowu Williams dążył do jak najpóźniejszego zweryfikowania kierowców na sezon 2020, do jak najpóźniejszego podjęcia decyzji w kwestiach sponsorskich, kontraktów. I żeby się nie okazało, że to znowu odbije się na dyspozycji zespołu w sezonie 2020, bo wiemy, jak to się potoczyło w zeszłym roku, gdzie dość szybko podpisano kontrakt Russella, ale z drugim kierowcą tak naprawdę zwlekano i zrobiono konkurs na zasadzie kto da więcej. Więc czekajmy na kolejne wiadomości z Williamsa. Biorąc pod uwagę ten rosyjski kapitał, patrząc też z naszego punktu widzenia nieco patriotycznego i Roberta Kubicy, miejmy nadzieję, że ta oferta Mazepina będzie nieaktualna pod koniec sezonu, że tak naprawdę firma Uralkali poprzez środki Mazepina nie wejdzie do Formuły 1. Sam Mazepin też nie, chyba do końca nie jest kierowcą na odpowiednim poziomie, aby startować w F1. Byłby to kolejny tak naprawdę kierowca płacący za starty, kierowca, który dzięki ojcu miliarderowi dostał się do Formuły 1. Myślę, że takich obrazków chcemy jak najmniej, więc oby nie, tak to podsumuję. Może życie nam same napisze scenariusz pod tytułem Mazepin nie dostanie super licencji i wtedy wszystko będzie jasne. Także to tyle z mojej strony, jeśli chodzi o najnowszą informację dotyczącą Mazepina i Williamsa. Myślę, że w najbliższych dniach też ten temat będzie dalej kontynuowany. Pojawią się z pewnością jakieś nowe plotki na ten temat i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Dzięki Wam za uwagę, cześć, pozdrawiam.